Makabryczne odkrycie w zabrzeńskiej sortowni odpadów przy ulicy Cmentarnej, gdzie jeden z pracowników natrafił na zwłoki noworodka. Sytuacja miała miejsce 1 października, jednak dopiero teraz o tej sprawie informuje policja. Jak na razie niewiele wiadomo. Ciało tego noworodka zostało zabezpieczone do dyspozycji prokuratury. W tej chwili czekamy na wyniki sekcji zwłok. W międzyczasie policjanci zabezpieczyli już monitoring z terenu sortowni. Przed policjantami trudne zadanie, będziemy musieli ustalić, z jakiego miasta przyjechały odpadki, w których odnaleziono ciało tego noworodka. Będziemy dążyć też do ustalenia wszystkich okoliczności związanych z odnalezieniem tych zwłok. Na tą chwilę więcej niestety nie jestem w stanie udzielić informacji. Sekcja zwłok została zaplanowana na najbliższe dni, jednak o dokładnym jej terminie prokurator nie informuje. Rozmawialiśmy również z przedstawicielem zakładu sortowania odpadów, który przekazał nam wyłącznie tyle, że to miejsce obsługujące nie tylko Zabrze, ale też okoliczne miasta, co zdecydowanie nie ułatwia prowadzonego dochodzenia.